Zabrzanie. A to już jedna z ostatnich akcji w tym spotkaniu. Atakują Olsztynianie. 89. minuta meczu. Do piłki dobiega Krzysztof Kowalczyk i wspaniałym strzałem pokonuje Andrzeja Bledzewskiego. Ogromna radość na ławce rezerwowych Stomilu Olsztyn. No a tego chyba nie trzeba komentować. Jeszcze raz popatrzmy. Wspaniała akcja Stomilu Olsztyn. Jacek Hańko podaje piłkę do Krzysztofa Kowalczyka. Ten od razu strzela i tu widzimy, że piłka odbija się rykoszetem od Kamila Kosowskiego, co zupełnie zmieliło Andrzeja Bledzewskiego. I takim wynikiem zakończyło się spotkanie. Stomil Olsztyn pokonuje Górnik Zabrze 2.